dniu dzisiejszym, jak każe tradycja, z zadumą wracamy wspomnieniami do tych trudnych lat walki z okupantem, do klęsk wrześniowych oraz radosnej wiktorii w roku 1945. Kiedy to dumni ze zwycięstwa, umęczeni trudami wojennymi, ale szczęśliwi, bohaterowie naszego święta powracali do swoich domów. Nie wszyscy mieli to szczęście. Po całym świecie, tam gdzie stanęła noga polskiego żołnierza, pozostały także i mogiły. Są jednak miejsca, w których my, społeczeństwo polskie, możemy złożyć hołd naszym dziadkom, ojcom, bohaterom wojennej zawieruchy za ich męstwo i przelaną krew. Dzisiejsze uroczystości obchodzimy w szczególnym miejscu, centrum Piastowskiego Jawora w obecności kombatantów, parlamentarzystów, władz samorządowych, delegacji zakładów pracy, delegacji organizacji politycznych i społecznych, delegacji szkół i żołnierzy Wojska Polskiego. Przed godziną delegacje kombatantów oraz władz samorządowych powiatu jaworskiego i miasta Jawora złożyły wieńce pod pomnikami pamięci narodowej w naszym mieście. W asyście wart honorowych harcerzy oddano hołd przy grobie nieznanego żołnierza, przy pomniku grobie żołnierzy radzieckich, przy pomniku sybiraków oraz pod tablicą upamiętniającą ofiary hitlerowskich Niemiec oraz żołnierzy wyklętych, którzy za wolną Polskę cierpieli i ginęli z rąk stalinowskich oprawców w więzieniu na Zamku Piastowskim. Za chwilę wiązanki kwiatów spoczną również przy tym obelisku, symbolizującym historyczne zwycięstwo nad faszyzmem i naszą pamięć dla bohaterstwa i przelanej krwi żołnierza polskiego walczącego za wolną ojczyznę. Żołnierza, który oddał życie na wszystkich frontach II wojny światowej, a także w Katyniu, Charkowie, Miednoje, skrytobójczo zamordowany przez NKWD. Uczcijmy minutą ciszy pamięć wszystkich poległych podczas II wojny światowej, w tym także więźniów obozów koncentracyjnych i ofiar przymusowych wywózek oraz naszych kombatantów, którzy odeszli w ostatnim okresie na wieczną wartę. Kolejną wiązankę złoży delegacja kombatantów z Bolkowa, którym towarzyszy pan burmistrz Grzegorz Kucap oraz przewodniczący rady pan Jacek Płaszewski. Bardzo proszę. Kolejną wiązankę złoży delegacja kombatantów z gminy Wądroże Wielkie na czele z panem prezesem Zenonem Szwedo, a delegacji towarzyszy pani wójt Elżbieta Jedlecka oraz pani Angelika, przepraszam, już mówię, pani, oj, przepraszam najmocniej, bo zapomniałam. Bardzo proszę, delegacja, złożenie. Pani Angelika Trojanowska, proszę Państwa, przepraszam najmocniej. Thank you.
Kolejną wiązankę złoży delegacja Sybiraków z Koła Miejskiego w Jaworze na czele z panią prezes Emilią Kotek. Kolejną wiązankę złoży delegacja kombatantów z gminy Mściwojów, na czele której dzisiaj stoi pan Jan Rzepa z małżonką, a delegacji towarzyszy pan wójt Mariusz Foryś oraz pani Ola Gawron z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapraszam. Wiązankę złoży delegacja Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce na czele z panią wiceprezes Janiną Chlebowicz. Wiązankę kolejną złoży poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pani Elżbieta Stępień. Wiązankę złoży poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pani Ewa Drozd. W imieniu pani poseł Elżbiety Witek wiązankę złoży pani Aneta Trela. Pana senatora Mroza wiązankę złoży przedstawiciel jego biura. Wiązankę złoży delegacja 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia wspólnie z delegacją samorządu miasta Jawora. Na czele delegacji wojskowej stoi pan major Mieczysław Błażejewski, a w skład delegacji samorządu miasta Jawora wchodzi pan przewodniczący Daniel Iwański, pan burmistrz Emilian Bera, pani wiceburmistrz Ewelina Schindler oraz wiceprzewodniczący rady. Bardzo proszę.
imieniu wojskowego komendanta uzupełnień w Bolesławcu wiązankę złoży pan major Kazimierz Poturalski. Wiązankę złoży delegacja Stowarzyszenia Straż Ochrony Przyrody w Polsce na czele z panem prezesem Zarządu Głównego, panem Michałem Pancewiczem. Delegację samorządu powiatu jaworskiego w dniu dzisiejszym tworzą pani Aneta Kucharzyk, starosta jaworski, pani Maria Piwko, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, członkowie zarządu pan Stanisław Witek i pan Jan Grygorcewicz oraz radna powiatu pani Wioletta Drewniak. Kolejną wiązankę złoży wspólna delegacja Sybiraków z gminy Paszowice oraz władze samorządowe również gminy Paszowice. Na czele delegacji stoi pani prezes Wiesia Pieniążek, a władze gminy reprezentują pan Sebastian Oszczęda, wójt gminy, przewodniczący rady gminy pan Marian Topolnicki, szef Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej pan Krystian Rudy, również radna pani Beata Rokosz oraz sekretarz gminy, pan Mosioł. Bardzo proszę. Przepraszam bardzo, pani Monika Kwiatkowska, skarbnik gminy. Wiązankę w imieniu Komendy Powiatowej Policji w Jaworze złoży zastępca komendanta pan Artur Bujak oraz naczelnik Wydziału Prewencji pan Kordian Mazuryk. W imieniu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wiązankę w dniu dzisiejszym złoży komendant pan Waldemar Sarlej oraz zastępca komendanta pan Arkadiusz Delikatny. Kolejną wiązankę złoży delegacja Powiatowego Urzędu Pracy na czele z dyrektorem Jarosławem Simonem. W imieniu pracowników firmy IS Polska wiązankę złożą prezes zarządu pani Bożena Bednarz oraz członek zarządu pan Roberto Finanza.
Kolejną wiązankę złożą przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządowego Porozumienia Prawicy oraz Jaworskiego Obywatelskiego Ruchu Samorządowego. Na czele delegacji stoi pan prezes Krzysztof Kowalczyk. Kolejną wiązankę złoży delegacja Muzeum Regionalnego w Jaworze na czele z panem dyrektorem Arkadiuszem Mułą. W imieniu kadry pedagogicznej oraz uczniów Specjalnego Szkolnego Ośrodka Wychowawczego wiązankę złożą wychowankowie oraz pan dyrektor Franciszek Materniak. Kolejną wiązankę złoży delegacja Prawa i Sprawiedliwości. Kolejną wiązankę złoży delegacja Platformy Obywatelskiej. Wiązankę złoży delegacja PSL-u na czele z panem prezesem Radosławem Zysnarskim, Polskie Stronnictwo Ludowe. Wiązankę złoży delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej na czele z panem prezesem Ryszardem Jaśpińskim. Kolejną wiązankę złoży delegacja Ogrodów Działkowych w Jaworze. Kolejną wiązankę złoży delegacja Ochotniczego Chówca Pracy w Jaworze na czele z panią komendant Mariolą Labrygą. Drodzy Państwo, kolejne wiązanki będą pochodziły od uczniów jaworskich szkół, a także szkół z Bolkowa, a reprezentowane będą przez pierwsze liceum ogólnokształcące, PCKZ, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie oraz Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2 oraz nr 5.
A w delegacji również widzę delegację dzieci z Jaworowego Startu, z placówki opiekuńczo-wychowawczej i panią kierownik Małgorzatę Litwińską. Bardzo proszę po kolei składać wiązanie. Pozostała nam delegacja Szkoły Podstawowej nr 2. Zapraszam. Jako ostatnia delegacja wiązankę złożyła delegacja uczniów z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaworze. Drodzy Państwo, to już jest koniec tej części uroczystości. Bardzo proszę Państwa o powstanie. Poczty sztandarowe wyprowadzić.